Tytuł: Szopka Krakowska. Autorki: Teresa Solecka, Antonina Solecka, Zofia Solecka i Małgorzata Solecka. Miejsce i czas powstania Kraków rok 2022. Materiały: Tektura, kolorowe folie, materiały pasmanteryjne, technika, rękodzieło, zbiory prywatne autorek. Tradycyjna Szopka Krakowska. Autorstwa: Teresy Soleckiej, Antoniny Soleckiej. Zofii Soleckiej i Małgorzaty Soleckiej, nagrodzona trzecią nagrodą w kategorii szopki rodzinne. Eksponowana tu szopka jest misterną konstrukcją, ze stanowiącą z nią całość zagospodarowaną przestrzenią od frontu. Na prostokątnej podstawie, z mocno zaokrąglonymi rogami, znajduje się dwupoziomowa, zwieńczona wieżami szopka, którą poprzedza coś na kształt Zielonego placu. Sama szopka jest pięciowieżową budowlą. Na froncie, podstawy, znajduje się herb Krakowa. W poprzek wspomnianego terenu zielonego biegnie niebieski pasek symbolizujący przepływającą wodę. Centralnie znajduje się mechanizm poruszający okrągłym talerzem z łabędziami i kwiatami. Od przodu, po lewej stronie, Widoczna jest figurka smoka wawelskiego. Dalej, z drugiej strony rzeki, na lewo, dwie na czarno ubrane figurki, wyglądające jak księża. Po prawej stronie widać dwie kobiety z walizkami, na których znajdują się flagi Ukrainy. Nieco dalej, na niewielkim podwyższeniu ze stopniem, umieszczona została szopka ze Świętą Rodziną. Po prawej stronie poniżej szopki widać laikonika, zaś po lewej stronie dwie postaci. Na spadzistych, zielonych daszkach bocznych ścian poziomu pierwszego szopki znajdują się bliźniacze napisy 550 lat. Centralnie umieszczono prowadzące na kolejny poziom szopki wysokie, dwubiegowe schody. Oba biegi są rozdzielone. Więc, choć znajdują się centralnie, to jednak biegi są usytuowane po lewej i po prawej stronie. Na takie schody można wejść z jednej strony, przejść obok wejścia, do którego prowadzą, i zejść po drugiej stronie. Na podejście, na szczycie schodów, stoją figurki świętej rodziny. Po schodach wchodzą trzej królowie. Na kolejnym poziomie Powyżej podestu ze świętą rodziną, po obu stronach znajdują się dwie wieże, przykryte zielonymi, błyszczącymi kopułami. Trzecia wieża centralna, najbardziej strzelista, ze szpiczastymi zwieńczeniami, także w kolorze zielonym, zakończona jest wizerunkiem orła z polskiego godła. Na drugim planie jakby w tle wież z zielonymi zwieńczeniami. Znajdują się dwie kolejne wieże ze srebrnymi kopułami. Na tym samym poziomie, centralnie, został umieszczony ruchomy talerz z figurkami poruszającymi się dookoła. Nad nimi, na środkowej wieży, widnieje zegar. Przed wieżą po prawej stronie znajduje się postać królowej, zaś po lewej stronie ubrana na ciemno postać. Trzymająca w ręku kartkę z datami od 1948 do 2022. Prawdopodobnie w ten sposób autorki szopki pragnęły upamiętnić bliską osobę żyjącą w tych latach. Szopka nawiązuje do 550-lecia bazyliki na skałce. Właśnie bazylika św. Michała Archanioła. I świętego Stanisława biskupa w Krakowie leży w sąsiedztwie Wisły, a schody szopki przypominają wejście do świątyni.